Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku panny na czytaniu miesięcznym. Witajcie kochani, dzisiaj mamy czytanko na czerwiec. Zobaczmy, co tu dla panny w czerwcu. Panna w czerwcu. I specyficznie, bo znowu widzę tą złotą poświatę, już dla jakiegoś znaku była, nie pamiętam dla którego, ale już była ta złota poświata i znowu czuję teraz dla panien. To jest dobry znak, kochani. To znaczy, że coś dobrego tu idzie, jakiś przełom na pewno. Może jakieś przebudzenie, olśnienie, zrozumienie. Czerwiec i panny, bardzo proszę. To widać jakieś przyblokowanie, kochani. Ok. Hummingbird, czyli mamy koliberka. Miracle, zobaczcie, jakieś cuda. Stąd ta złota poświata. Nie wiem, czy ją też widzicie na czytaniu, to ja potem mogę się dopiero przekonać. Ale widzę tutaj dużo jakichś dobrych energii, słuchajcie, które przychodzą do osób spod znaku panny. I zwierzątko mocy właśnie koliberek. O, no mamy to, zobaczcie. Używam tych kart, czyli Tarot Anielska Mądrość, jako kart wyroczni w tym czytanku. I tu mamy co? Ktoś, komu możesz całkowicie zaufać, bezpieczna sytuacja, stały związek, ukryte, lecz pełne dobrych chęci, emocje. Dobroczyńca, rozmowa z terapeutą. Okej. I druga energia, zobaczcie, 10 kielichów. Szczęśliwe małżeństwo i żyli długo i szczęśliwie. Zobaczcie, emocjonalny spokój, czuła relacja z dziećmi, wychowywanie dzieci mądrze i z powodzeniem. Osoby, którym możesz zaufać. I jest to odwołanie tutaj do karty świat. Czyli mam takie poczucie, że coś się tu będzie dokańczać, domykać. Panna nad czymś na pewno pracowała długo i tutaj jakby pojawiają się pozytywne efekty tych działań. Może chodzić o relacje, związki, o miłość, może chodzić o inne rzeczy, które bliskie są twojemu sercu. Tak. Wiecie co, tak czuję, żeby zrobić inaczej tym razem dla panny i wyjąć tutaj runę od razu. A, no tak, jera. Czyli co zasiewasz, to zbierasz, prawda? Tak czuję, na przykład. Ale też jera mówi nam o tym, że wszystko ma swój koniec, że jak następuje koniec czegoś, to później następuje też nowy początek, prawda? Że wszystko działa właśnie w cyklach, w fazach, w etapach, w rozdziałach. I tutaj czuję, że jakiś cykl życiowy zmienia się. Coś dobiega końca, coś nowego się zaczyna tutaj. Oczywiście są tu też jakieś plony, są tu jakieś zbiory. No, jera to wiadome. Co sobie tam kto naważył, to teraz będzie musiał to wypić, prawda? Jak sobie kto pościelił, wiemy, o co chodzi, prawda? Czyli gdzieś tutaj pokazuje nam się prawo przyczyny i skutku, powiedziałabym, w tych efektach naszej pracy, naszych działań. Czyli będziemy widzieć konsekwencje naszej wykonanej pracy. I teraz wiele osób tutaj będzie się cieszyło bardzo pozytywnymi i pięknymi konsekwencjami. Więc gratulacje, kochane panny. Gratuluję każdej pannie, której udało się doprowadzić do tych pięknych, pozytywnych tutaj efektów końcowych, powiedziałabym. Co jest ważne? Trzeba być w uczuciach, w emocjach uważnym w tym czasie, ostrożnym. I tutaj znowu czuję to powiedzenie: traktuj innych tak, jak chcesz, żeby ciebie traktowano. Z jakiegoś powodu ta większa wrażliwość na innych, na tych bliskich tobie, będzie istotna, ważna przez ten czas. No dobra, zobaczmy dalej. Co mamy dalej dla panny? Czyli teraz najpierw to, co powraca, ewentualnie to, co nowego się nam pojawia. No i pojawiają nam się
cztery miecze, czyli i rycerz mieczy. Czyli coś tu się wydarzyło i panna dochodzi do siebie. Ale mam takie poczucie, kochani, że tutaj trzeba by spojrzeć na siebie, swoje zachowania i się zastanowić, jak ja się przyczyniłam do tego, co się wydarzyło. Czy ja tu gdzieś dolałam, czy dolałem oliwy do ognia? Bo takie mam poczucie, jakbyśmy tutaj sami dolali oliwy do jakiegoś ognia w jakiejś relacji. Albo było działanie właśnie takie, jak powiedziałam, albo był brak działania, co też wywołuje konsekwencje, i ten brak działania czuję, że wywołał jakąś separację. Brak działania albo działanie, to co powiedzieliśmy. W każdym razie sumarycznie jakaś separacja, jakieś rozdzielenie. Ktoś tutaj nie rozmawiał albo nie rozmawia, ktoś może nie wie, jak rozmowę poprowadzić, przeprowadzić. I czerwiec może pomóc ruszyć z tego przyblokowania, z tej stagnacji. Mamy królową buław w relacjach, w związkach, miłości. I mamy czwóreczkę kielichów, czyli ewidentnie widać, że tu się coś wydarzyło. Tylko największe niebezpieczeństwo tutaj, kochani, jest takie, że jeżeli będziemy tu czekać, żeby to ta druga osoba przyszła, coś zrobiła, wyszła z jakimś działaniem, ktoś tu oczekuje przeprosin, oczekuje, że ta druga osoba zrozumie sytuację tej pierwszej osoby. Ale mam takie poczucie, że powinniście oboje to zrobić, że to powinno być w dwie strony. Wtedy jest szansa faktycznie na ten piękny finał tutaj. Czyli oczywiście, że trzeba wypowiedzieć to, co ważne, prawda? Czyli mówię to, co dla mnie ważne, mówię, jak pragnę, żeby coś następnym razem się działo, żeby następnym razem nie popełniać tych błędów już, żeby wyciągnąć wnioski i mądrzejszym być w relacji, jako para. Czy to jest para romantyczna, para w rodzinie, czy kto by to nie był, prawda? Czyli wyciągamy wnioski i wprowadzamy zmianę na przyszłość, ale oboje. A nie, że czekam ja, aż ty coś zrobisz, aż ty coś naprawisz, aż ty coś poprawisz, aż ty przyjdziesz i przeprosisz. Rozumiesz? To nie chodzi o to, żeby czekać, aż ktoś coś, tylko żeby faktycznie wziąć odpowiedzialność też za swój udział w tym wszystkim. Wiadomo, niektórzy mają większy udział, inni mają mniejszy udział, ale każdy, jeżeli jest jakieś tarcie, starcie, wydarzenie, sytuacja przykra, to zawsze, ale to zawsze dwie osoby muszą wnieść coś, swoje zachowanie jakieś, żeby mogło się coś takiego wydarzyć przykrego, prawda? Czasem jest tak, że my nie reagujemy na takie złe zachowania negatywne i to też jest coś, za co później płacimy. Bo jeżeli nie powiemy, jeżeli nie powiesz, że coś ci nie pasuje, nie podoba się, tylko to przemilczysz, to później ta osoba myśli, że takie są standardy tej relacji. I później ta osoba myśli, że ty dopuszczasz więcej tego rodzaju zachowań. Więc nie ma się potem co dziwić, że te sytuacje się powtarzają, jeżeli nie ma wyraźnego stop, prawda? Więc ja czuję, że tutaj coś takiego też nam przychodzi do głowy w tym czasie, jakby zaczynamy rozumieć, że bierność i przemilczenie jest tak samo zła, negatywna, destrukcyjna, jak negatywne, destrukcyjne działanie samo w sobie, prawda? Szczerość jest ważna i czuję, że tutaj szczerość następuje, ale jednocześnie, kochani, oprócz szczerości trzeba mieć jeszcze dystans do tego wszystkiego i nie wypatrywać tylko błędów w zachowaniu innych osób, ale też z uczciwością spojrzeć w lustro i zastanowić, jakie ja tu 5 groszy do tego przyłożyłam, prawda? Czyli żeby przestać wytykać innym błędy, ale też zauważyć, że moje zachowanie też mogłoby być lepsze, prawda? Moja reakcja też mogłaby być lepsza. Bo dzięki temu wzrastamy, dzięki temu ewoluujemy. A jeżeli zatrzymujemy się na zasadzie ja mam rację, prawda? Ja tutaj wiem i w ogóle i tak dalej, no to wtedy to jest stagnacja, to jest zatrzymanie, to jest zablokowanie rozwoju swojego, prawda?
Czyli podpowiadają nam tutaj, chcesz spokoju, chcesz pięknej relacji, tutaj trzeba by uczciwie podejść do tej całej sytuacji z dwóch stron, z dwóch perspektyw, a nie tylko ze swojej. No, tak czuję, bo Jera to też jest ta sprawiedliwość. A sprawiedliwość jest wtedy, kiedy obie strony są zadowolone, prawda? No, dokładnie. Tak czuję. Dokładnie tak czuję. Idziemy dalej. Czwórka buław w obszarze pracy. Wszystko, co poza prywatnymi sprawami. Tutaj coś się ma szansę bardziej ustabilizować. Zobaczmy, o co chodzi. Mamy pazia kielichów. Ok, to weźmy jeszcze jedną, bo... No właśnie, i dwójka buław, czyli czwórka buław, paź kielichów, dwójka buław. Widać, że tutaj coś się zmienia, są jakieś decyzje, są jakieś pragnienia w obszarze pracy, kariery, zarabiania, może rozwoju nauki, spraw załatwianych, co by to nie było. Widać tutaj, że jakieś decyzje ważne są do podjęcia i że panna poszukuje sposobów i metod, żeby było bardziej stabilnie, żeby była większa równowaga, żeby było bardziej szczęśliwie. No dobra, zobaczmy radę do obu obszarów. Okej. Mamy dwie. Pierwsza rada, pięć kielichów, czyli nie płacz nad rozlanym mlekiem. Jeżeli coś się rozlało, no to już nie ma co o tym mówić, nie ma co o tym myśleć, tylko się trzeba zastanowić, co ja mogę zrobić z tym dalej. Z tą sytuacją, którą obecnie mam. Jak mam zadziałać? W którą stronę pójść? W jaki sposób? I co zrobić, żeby zmienić tą sytuację na lepsze, prawda? Jest takie powiedzenie, jeżeli życie rzuca w ciebie cytrynami, zamiast płakać, że to kwaśne i szczypie po oczach i po języku, to zrób z tego lemoniadę, prawda? Więc dosłownie coś takiego czuję na ten czas, żeby nie użalać się nad swoją sytuacją i nie płakać nad tym, co się nie udało, co się nie wydarzyło, tylko żeby po prostu się zastanowić i co dalej, na zasadzie co ja mogę zrobić, jak mam to zrobić, kto może mi pomóc w tym, prawda? Jakie mam dalsze ruchy w tej sytuacji, prawda? W tym czymś, co tutaj każdego z nas, wiadomo, że to czytanie jest ogólne, więc dla każdego tu będą inne rzeczy. No dobra, zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Rycerz kielichów i król pentakli. No ciekawe. Dużo figur tu jest, więc dużo ludzi musi być w twoim życiu. Okej, co nadchodzi? Szóstka. Szósteczka pentakli. A, tak czułam właśnie, że coś tu jeszcze jest. Piątka mieczy i paź. Paź pentakli. A na spodzie znowu, zobaczcie, trójka. Czyli co przeszkadza? Zobacz, to jest to odwołanie. Tam było 10 kielichów. Zobaczcie, do karty świat. I to nam się tu pokazuje. 10 kielichów do karty świat. I potem mamy jeszcze sprawiedliwość. A wcześniej, co zasłania twoje szczęście i spełnienie w życiu? Ból, krzywda, którego się trzymasz. Coś, co jest niewyjaśnione, niewybaczone, niezostawione ze sobą. Często na sesjach indywidualnych słyszę: ale Lili, jakbyś ty wiedziała, co ten ktoś mi zrobił. No to jeżeli raz ci ten ktoś zrobił, to chyba wystarczy tego bólu i cierpienia dla ciebie. Bo jeżeli nie odpuszczasz tego, bo mówisz, że nie potrafisz wybaczyć tej osobie, to krzywdzisz siebie. Po raz kolejny i kolejny i kolejny. Za każdym razem, kiedy przychodzi ci to do głowy, kiedy znowu to przeżywasz, kiedy znowu to czujesz, kiedy znowu o tym rozmawiasz, kiedy znowu o tym myślisz. I powiedz teraz, czy ty nie zasługujesz na to, żeby to się już zakończyło i żeby móc po prostu szczęśliwie dalej żyć bez tego obciążenia? Bo jak to odpuścisz, przestaniesz po prostu o tym myśleć, rozmawiać, pozwolisz, żeby potraktować całe to wydarzenie jako lekcję życiową i
zastanowić się, czego mnie to miało nauczyć, jakie mi to miało standardy pokazać. Może to miało ci pokazać, jeżeli chodzi o związki, relacje, czym miłość nie jest. Może miało ci to pokazać, czego tak naprawdę nie chcesz w życiu. To może miało ci pokazać, co omijać masz w swoim życiu, prawda? Może miało ci to pokazać, czym na przykład nie jest dobra praca, czy dobra sytuacja, prawda? Czyli może miało ci to pokazać ten właśnie mroczniejszy obszar tego czegoś, żeby móc dokonać wyboru. Ty masz teraz wybór, możesz podjąć decyzję, ok, tamto się wydarzyło, widzę teraz, bo to jest kontrast w porównaniu do tego, co ja chcę tak naprawdę w życiu mieć, osiągnąć. Teraz już wiem, czego nie chcę. Wiem, czym miłość nie jest. Wiem, czym super fajna praca nie jest. Wiem, czym fajne relacje nie są. To teraz universe, ja się chcę przekonać, czym miłość jest, czym jest szczęście, spełnienie w relacji, w grupie, w związku, w rodzinie, w czym by to nie było, w małżeństwie, prawda? To chcę teraz przeżyć, to chcę teraz zobaczyć, poczuć, odczuć na swojej skórze i wszystkimi zmysłami. Ale żeby to się mogło wydarzyć, musisz uwolnić przeszłość. Bo nie jesteś w stanie wejść do tak wysokowibracyjnej energii, jaką jest tutaj, do takiej wysokowibracyjnej rzeczywistości dla siebie, jaka jest tu pokazana. Jeżeli będziesz ciągnąć ze sobą ołowiane kule, ból, cierpienie, krzywdę, rozczarowania, żale i inne smuteczki. Tak to działa. Tutaj, żeby wejść i żeby móc przeżywać szczęście i spełnienie, musisz zostawić ze sobą te wszystkie trudne rzeczy, które się wydarzyły, traktując to jako lekcje życiowe. Oczywiście, że musisz wyciągnąć wnioski z tego i zostawić te osoby razem z tym wszystkim za sobą. Bo jeżeli ktoś cię krzywdzi i non-stop, i non-stop, i non-stop od nowa, to tutaj oczekiwanie, że ten ktoś się zmieni i zacznie się inaczej zachowywać, jest naiwne i to jest iluzja. I każdy też, co więcej, ma prawo być taki, jaki jest, jaki chce być. Więc nam nie wolno zmieniać innych, nawet jeżeli nam to mocno nie pasuje. Ale możemy się wyizolować, możemy pójść dalej, możemy uwolnić siebie i tą osobę, prawda? Po prostu maszerując dalej, w nowe miejsce. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o miejsce zamieszkania, o co u ciebie by nie chodziło. Jest tu czas, żeby się zastanowić nad tym, czy to, co teraz przeżywam, czy to mi się podoba, czy to jest moje miejsce, czy to jest mój człowiek, prawda? Czy to jest moja praca? Czy to jestem ja tutaj w tym? Czy może jest to krzywda dla mnie? I żeby przeżywać to, muszę zakończyć najpierw to, prawda? Trójkę mieczy, żeby móc iść dalej i przeżywać swoje życie w taki sposób, jaki chcę, czyli szczęśliwie. Co tu mamy dalej, kochani? W relacjach, związkach, w miłości może buzować i mogą wychodzić właśnie żale, pretensje i z takim poczuciem ja tu czuję, to jest twoja wina. I każdy jeden drugiemu będzie wytykał. No bo ty to, no bo ty tamto. A ta druga osoba, no ale ty to, prawda? I nie ma jakby możliwości dogadać się, jeżeli sobie wytykamy jakieś rzeczy. Bo to nie powinno być, no bo ty to, bo ty tamto, tylko powiedzieć wprost. Takie i takie zachowanie twoje boli mnie, ale mam świadomość tego, że ja też się czasem zachowuję tak, że krzywdzę ciebie. Zmieńmy to. Zobaczcie, jaka różnica, nie? A nie, bo ty tak się zachowujesz, a tak i ciągle i mnie krzywdzisz, to mnie boli, jest mi przykro. No ale dlaczego tak się dzieje, prawda? Jesteśmy dla siebie lustrami. Jeden w drugim widzi dokładnie to, co nosi w sobie. I teraz zastanów się, czy zawsze się zachowujesz fair i w porządku w stosunku do innych? I drugi temat, czy zawsze się zachowujesz fair i w porządku w stosunku do siebie? Bo to, co widzimy w reakcjach, w zachowaniu innych, to jest dokładnie to, jak my się sami zachowujemy w stosunku do innych i sami jak się zachowujemy w stosunku do siebie. Tu chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie potrafili bardziej uszanować i dostrzec też te błędy relacyjne, które popełniamy. I czuję, że czerwiec jest dokładnie takim miesiącem, który nam to uświadomi.
Ta rada tutaj, zobacz, dwie rady. Przestań płakać nad rozlanym mlekiem. Przestań skupiać się na tym, co jest złe, negatywne, destrukcyjne. Skup się na tym, co tu jest piękne. Zobaczcie, ona w ogóle nie widzi tego, że to są piękne dwa pełne puchary. Bo się tak rozżala, rozczula nad sobą i nad tą sytuacją i nad tym wszystkim, co się nie udało, co się wylało, czego nie ma, że nie zauważa tych fantastyczności, które tu są. Prawda? I druga rzecz, druga rada. To, co masz do dyspozycji i to, jak potrafisz, tak działaj. Czyli korzystaj z narzędzi, które masz i działaj tak, jak potrafisz w tych sytuacjach, które są i pokazują się na bieżąco, prawda? Poszukując dobrych rozwiązań, bo mag próbuje do momentu, aż znajdzie dobre, korzystne rozwiązanie. W takich codziennościach normalnych, jak i rzeczach, które, prawda, w rozmowach także, Merkury tu nam się pojawia, planeta, prawda? Czyli w tej komunikacji codziennej. Ale tu trzeba się zaangażować i przede wszystkim trzeba przestać wybielać swoje zachowanie i patrzeć na siebie jak na kryształ przeźroczysty i przyzwolić sobie tą myśl, okej, może czasem się zachowuję nie tak, jak inni by chcieli, z różnych względów, ale mogę nad tym popracować zawsze, prawda? Mogę coś tutaj zwrócić uwagę na siebie też, jak się zachowuję, no bo tak łatwo nam jest wytykać innym błędy. A tu warto też czasem spojrzeć na siebie i każdy tak powinien robić. Spojrzeć na siebie i na swoje zachowania względem danej sytuacji. Wtedy naprawdę jest łatwiej zrozumieć drugiego człowieka i to, że czasem też zachowuje się, jak się zachowuje, a nie tak, jakby nam się chciało, prawda, żeby się zachowywał. To, co nadchodzi, kochani, jest specyficzne. Tak, jeżeli masz dziecko albo dzieci, to tu będzie się trzeba tym zająć i zdecydowanie będzie trzeba coś wyrównać. Może jakieś dziecko coś spsocić. Gdzieś tutaj mogą być jakieś straty materialne, gdzie no, nie będzie się chciało za to ponosić jakby odpowiedzialności, ale będzie trzeba. Bardzo tutaj czuję, że jakie dziecko coś psoci, i to się tu też pojawia, zobaczcie, mamy dwóch paziów i będzie trzeba zapłacić za to, jakby wyrównać, prawda? Drugi temat czuję też względem dzieci, albo ewentualnie, jeżeli ty się uczysz, szkolisz, jakieś studia i tak dalej, może się okazać, że tak, dwie rzeczy czuję. Jedną rzecz czuję, że ktoś tu może wywalczyć dosłownie jakieś dla siebie stypendium, czy obniżkę, promocję, coś, ale to czujesz, że to jest mocno wywalczone i zostawia za sobą taką kwaśną atmosferę, sytuację jakby niezbyt fajną. To jest jedno. I drugą czuję sytuację, że ktoś będzie musiał zapłacić więcej za szkołę, czy swoją, czy dziecka, czy coś takiego związanego z edukacją, niż wcześniej było mówione, prawda? Czyli okaże się, że coś jest droższym niż początkowo było założone albo było ogłoszone może, czyli jakby dochodzi dodatkowa suma tutaj. Tak, jeżeli chodzi o te decyzje ważne do podjęcia, wybory, to tutaj, kochani, mamy przestrzeżenie, żeby nie bujać w obłokach i faktycznie zwrócić uwagę na fakty i na to, na te fakty i na to, co jest wokół nas, zanim podejmiemy tę decyzję. I też tu jest pokazane, weź pod uwagę stanowisko tych osób, które są tutaj też w to zaangażowane. Jakby czuję, że z jakiegoś powodu to jest ważne i tu chodzi głównie o współpracowników, ja czuję, albo partnerów biznesowych, albo partnerów może w edukacji, w rozwoju, może w pracy, może jakieś spółki tutaj, prawda? Będą jakieś trudne decyzje do podjęcia. I może się okazać, że efekt końcowy okazał się inny niż miał być. I żeby było dobrze, to tutaj trzeba właśnie współpracować. Ta współpraca tu jest, ja czuję, bardzo ważna. Jeżeli pozwolimy sobie na mądrą współpracę, wówczas te zyski, jakby ostateczne, wynagrodzenie,
efekty końcowe naszych działań, te zbiory, jakby nie było, te plony, prawda, będą bardziej korzystne. I tak, w tych relacjach, tak jak zaczęłam przedtem, może trochę buzować, dużo emocji, dużo żali, dużo pretensji, dużo takiego myślenia, a kiedyś to ty byłaś inna, a kiedyś to ty byłeś inny, prawda, nie poznaję cię. I takie jakieś smutki, smuteczki, jakby się chciało wrócić gdzieś, prawda, tęsknota za czymś, jakiś taki sentyment za kimś, za czymś z przeszłości. Co jest ogromnym niebezpieczeństwem, bo jak się siedzi w przeszłości, to się nie da żyć w teraźniejszości. Bo nasza energia się niezwykle rozciąga i sprawia, że nie mamy siły ani ochoty nawet na to, by angażować się w naszą rzeczywistość tu i teraz. A jest to super ważne, czyli znowu, jeżeli pragniesz, żeby ta twoja rzeczywistość była tak piękna, jak tutaj nam pokazują, że jest to możliwe, trzeba by tu wiele rzeczy przemyśleć, poukładać sobie i tak spojrzeć szczerze, z perspektywy, obiektywnie też na siebie. Ja tu czuję, że to jest super ważne. Tak. Czy bierzemy tą odpowiedzialność za swoje działania w pełni? Nie przerzucając jakby pełnej odpowiedzialności na innych za jakieś rzeczy, które się tam nie udają na przykład, albo, prawda? No tak. No dobra. Co odchodzi? Widać tutaj, jakieś osoby odchodzą, jakieś sytuacje odchodzą, coś się wydarzyło, coś się dokończyło, coś się dopełniło, ale też odchodzi jakaś iluzja. Odchodzi jakaś fantazja, która była wokół kogoś, wokół czegoś i to się nie zrealizowało i to się teraz już zaczyna pokazywać osobom spod znaku panny w prawdzie, w czystej prawdzie, czyli zaczynasz widzieć prawdę na ten temat, nie da się już przed tym uciec i nie jest to taka prawda, jaką się oczekiwało, prawda? Zobaczcie, raczej nie. Trzymam te karty, tasuję i to mi się pokazało, więc na kogoś to było ważne. No dobrze. Tyle czuję. Przekaz bardzo intensywny, ale słuchajcie, ja czuję, że ważny dla nas. Ważne, żeby ewoluować, żeby się rozwijać, żeby wziąć coś takiego do siebie, jako taką informację od wszechświata i po prostu to przemyśleć. Każdy po swojemu, każdy na ile jest gotowy, prawda, by dopuścić do swojej świadomości tego rodzaju kwestie. Idziemy ku pięknemu. Można stworzyć piękną rzeczywistość. Każdy z nas dotrze tam w swoim tempie i każdy ma prawo do tego, prawda, żeby iść dłużej na przykład, czy musieć przemyśleć dłużej pewne rzeczy, czy musieć się przekonać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, że jednak coś by się tu chciało nowego. Także dużo się będzie działo, dużo emocji, dużo ognia, dużo myśli, dużo potrzeby też wyizolowania się i to marzenie właśnie o idealnym życiu, o idealnej rodzinie, o idealnym też partnerze, ja czuję. Tylko czy to jest realne? Bo pamiętajcie, że każdy z nas przyciąga to, kim jest, czyli przyciągasz to, kim jesteś. Przyciągasz to, jak traktujesz innych i to, jak traktujesz siebie, to w tych osobach, które się pojawiają, zobaczysz też te same zachowania, te same działania. Dobra, zobaczmy na koniec, jeszcze mini wybierz kartę. Kto ma oczywiście ochotę rozszerzyć sobie, bo ja czuję, że tutaj można by, możesz zobaczyć sobie z kosmogramu na przykład to, co masz w ascendencie jak najbardziej, czy księżycu, ale ja czuję, że Mars, Wenus i Merkury grają tu dużą rolę, czyli takie relacyjne planety, ja bym powiedziała. Czyli zobacz sobie, który z tych horoskopów w połączeniu z którymś z tych znaków zodiaku, które masz właśnie Wenus, Mars albo Merkury, prawda? Dobra, mini wybierz kartę, jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości, 1, 2, 3. Jedyneczka dla panny, tak, działaj, zobacz, szczęśliwa gwiazda dla ciebie, super, ale tu coś trzeba by przemyśleć, zastanowić. Uważaj, żeby nie działać zbyt pochopnie. Przemyśl, zastanów się, doradź się może i wtedy działaj mądrze. Dwójka.
Tu trzeba by coś odpuścić, na pewno jakiś żal nad rozlanym mlekiem przeszłość, bo tu za dużo w przeszłości ktoś siedzi, albo jakąś iluzję, która no niestety nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, czyli tak trzeba by tu mocniej stanąć na ziemi, prawda? Spojrzeć na to konkretnie, jakie tu są szanse jakby w tym, o co pytasz. I trzy, tu mamy niewłaściwy czas. I tu też czuję jakiś żal nad rozlanym mlekiem i potrzeba działania zamiast rozczulania się nad tym, co się nie udało albo nad tym, co się nie dzieje, to zastanowienie się, ok, to w takim razie co ja mogę zrobić, jak mogę to zrobić, co ja potrafię zrobić, prawda, na takiej zasadzie. No dobra, kochani, tyle. Życzę nam, żeby ten czerwiec był dla nas mądrą lekcją, bo czuję, że tak to będzie. I żebyśmy my sami potrafili tą lekcję przyjąć i dzięki temu przepięknie się rozwinąć w sobie, prawda? Bo dzięki temu też nasze relacje się będą rozwijać właśnie w tym dobrym, fajnym kierunku. To, co nam się wszystkim marzy. Ale pamiętaj, jeżeli pragniesz zmiany, musisz coś zmienić. Bo jeżeli ty coś zmienisz, to wszystko się wokół ciebie, naokoło ciebie też będzie zmieniać. Utulam, kochani, i do usłyszenia w kolejnych czytankach.